Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy słuchaczy Radia Maria oraz widzów telewizji TVAM na cotygodniowej audiencji środowej na spotkaniu z Ojcem Świętym. Ojciec Święty w tym momencie już przybył na miejsce przewodniczenia dzisiejszej audiencji i usłyszmy, wsłuchajmy się w słowo Ojca Świętego Franciszka. Da ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Ojciec Święty rozpocznie audiencję znakiem Krzyża Świętego i na zakończenie udzieli swoje błogosławieństwo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. W tej chwili usłyszymy w kilku językach fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Również ten fragment usłyszymy w języku polskim. Perché così hai deciso nella tua benevolenza. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. At that time, Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to infants. Yes, Father, for such was your gracious will. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen hast, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquela ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai,
porque isso foi do teu agrado. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الوقت تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما كان رضاك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dopo aver passato in rassegna le diverse figure po omówieniu różnych postaci życia rodzinnego, matki, ojca, fratelli, dzieci, no, rodzeństwa, dziadków, vorrei chciałbym zakończyć tę pierwszą grupę kateches o rodzinie, mówiąc o dzieciach. Uczynię to w dwóch etapach, w dwóch momentach. Dzisiaj skupię się na wielkim darze, jakim są dzieci dla ludzkości. È prawdziwie. Dziękuję za to, żeście to pięknie aplauzem poparli. A jednocześnie te dzieci, będące wielkim darem, są wielkimi wykluczonymi z tego świata. A w przyszłym tygodniu skupię się na niektórych ranach, które wyrządzają dzieciństwu krzywdę. Przychodzi mi na myśl wiele dzieci, które spotkałem podczas mojej ostatniej podróży apostolskiej do Azji, pełne życia, entuzjazmu. A z drugiej strony widzę, że w świecie wiele z nich żyje w niegodnych warunkach. Rzeczywiście, po tym, jak traktowane są dzieci, można osądzać społeczeństwo. Nie tylko moralnie, także od strony socjologicznej. Czy to jest społeczność wolna? Czy to jest społeczność pełna niewolnictwa? Po pierwsze, dzieci przypominają nam, że w pierwszych latach życia byliśmy całkowicie zależni od troski i życzliwości innych.
A Syn Boży nie oszczędził sobie tego przejścia. Jest to tajemnica, którą rozważamy co roku na Boże Narodzenie. Szopka jest ikoną, która przekazuje nam tę rzeczywistość w najbardziej prosty i bezpośredni sposób. Nadzwyczajne. Bóg nie ma trudności, by sprawić, żeby dzieci go zrozumiały. A dzieci nie mają problemów ze zrozumieniem Boga. Nie przypadkiem w Ewangelii są pewne bardzo piękne i mocne słowa Jezusa o maluczkich. To określenie maluczki wskazuje wszystkie osoby, które zależą od pomocy innych, a zwłaszcza dzieci. Na przykład Jezus powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaś innym razem Jezus mówi: strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Zatem dzieci same w sobie są skarbem dla ludzkości i także dla Kościoła, bo przypominają nam nieustannie o koniecznym warunku, by wejść do Królestwa Bożego. To znaczy, by nie uważać siebie za samowystarczalnych, ale potrzebujących pomocy, potrzebujących miłości i potrzebujących przebaczenia. My wszyscy jesteśmy potrzebujący pomocy, miłości i przebaczenia. Wszyscy jesteśmy potrzebujący pomocy, miłości i przebaczenia. Dzieci przypominają nam jeszcze inną rzecz piękną, że zawsze jesteśmy dziećmi. Nawet jeśli ktoś staje się dorosłym, starcem, nawet jeśli staje się rodzicem, jeśli zajmuje odpowiedzialne stanowisko, pod tym wszystkim pozostaje zawsze tożsamość dziecka. Wszyscy jesteśmy dziećmi. A to nas zawsze prowadzi z powrotem do tego, że życia nie daliśmy sobie sami, ale je otrzymaliśmy. To jest pierwszy dar, pierwszy prezent, który otrzymaliśmy. Życie. Czasem grozi nam, że będziemy żyli o tym, zapominając, tak jakbyśmy to my sami byli panami naszego życia. A tymczasem jesteśmy radykalnie zależni. W istocie motywem wielkiej radości jest poczucie, że w każdym okresie życia, w każdej sytuacji, w każdej kondycji społecznej jesteśmy i pozostajemy dziećmi. To jest główne orędzie, jakim obdarzają nas dzieci poprzez samą swoją obecność. Także przez samą obecność dzieci przypominają nam, że wszyscy jesteśmy dziećmi. Ale istnieje tak wiele darów, tak wiele bogactw, jakie dzieci wnoszą do społeczeństwa i Kościoła. Wspomnę tylko o niektórych. Wnoszą ich sposób postrzegania rzeczywistości ze spojrzeniem ufnym i czystym. Dziecko ma spontaniczną ufność do taty i do mamy. Ma spontaniczne zaufanie do Pana Boga, do Jezusa, do Maryi Dziewicy. Równocześnie jego spojrzenie wewnętrzne jest czyste, jeszcze nieskażone złością, dwulicowością, kamieniami życia, które zatwardzają serce. Wiemy, że dzieci też mają grzechy, grzech pierworodny.
że mają swój egoizm, ale zachowują czystość, ale zachowują prostotę wewnętrzną. Dzieci nie są dyplomatami. One mówią zawsze to, co czują. Mówią to, co widzą. Wprost. I przez to nieraz rodziców wprowadzają wielkie zakłopotanie wobec innych osób. Mówią to, co widzą. Nie mają dwulicowości. Nie nauczyły się tej dwulicowości, podwójnego życia. Abbiamo imparato. I bambini inoltre nella sua semplicità interiore. Dzieci noszą też w sobie zdolność otrzymywania i dawania czułości. Tej czułości, która jest tak ważna. Czułość to posiadanie serca z ciała, a nie z kamienia, jak mówi Biblia. Czułość jest także poezją, jest odczuwaniem rzeczy i zdarzeń, a nie traktowaniem ich jako zwykłe przedmioty, tylko po to, aby z nich korzystać, ponieważ one służą. Dzieci mają zdolność, by się śmiać i płakać. Dwie rzeczy, które często w nas dorosłych się blokują. Nie jesteśmy już zdolni, tak więc musimy nauczyć się na nowo uśmiechać i płakać. One płaczą, śmieją się spontanicznie, to co czują. Śmiać się i płakać. My, dorośli, musimy się nauczyć tego na nowo, a nie jesteśmy tego często zdolni czynić. Często nasz uśmiech staje się, Ojciec Święty porównuje do uśmiechu kartonu, taki sztuczny. A dzieci płaczą, śmieją się spontanicznie. To wszystko zależy od serca dziecka. Nasze serca często się blokują. My nie potrafimy często być autentycznymi. Natomiast dzieci uczą nas tej zdolności płakania, uśmiechania. My zapytajmy samych siebie, czy ja śmieję się spontanicznie, z radością, miłością, czy mój uśmiech jest uśmiechem bardzo takim oficjalnym? Czy ja jeszcze płaczę, czy już straciłem tę umiejętność, tę świeżość i śmiechu, i płakania? Czy jestem tak jak dzieci? Z tych wszystkich powodów Jezus zachęca apostołów, zachęca uczniów, aby stać się jak dzieci, ponieważ do takich należy Królestwo Boże. Drodzy bracia i siostry, dzieci przynoszą ze sobą radość, życie, nadzieję i kłopoty, ale życie jest takie. Pewnością przynoszą również troski, a czasem problemy. Ale lepsze jest społeczeństwo z tymi troskami i problemami, niż społeczeństwo smutne i szare. To społeczeństwo szare, ponieważ pozostało bez dzieci. Kiedy widzimy, że poziom narodzin dzieci
że tak powiem, dochodzi tylko do jednego, do 1%, to oznacza smutne społeczeństwo, to oznacza społeczeństwo bez dzieci, to oznacza społeczeństwo bez przerostu, to oznacza społeczeństwo bez radości, bez nadziei. Très saint père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le saint père donnera la bénédiction poszczególne grupy narodowościowe i językowe usłyszą streszczenie katechezy papieskiej. Jako pierwsza będzie grupa frankojęzyczna, francuskojęzyczna i do nich właśnie jest skierowane, do tych przedstawicieli, pozdrowienie, jak i streszczenie tejże katechezy. Drodzy siostry i bracia, będę dziś mówił o dzieciach. Przypominają one nam, że na początku naszego życia wszyscy byliśmy całkowicie zależni od innych. Syn Boży sam przyszedł i zapragnął być dzieckiem. W Ewangelii znajdujemy mocne słowa Jezusa, gdy chodziło o dzieci, o maluczkich. One odnoszą się do nas wszystkich, do osób, którym szczególnie zależy, aby były tymi dziećmi małymi. My nie jesteśmy samowystarczalni, ale potrzebujemy pomocy, miłości, przebaczenia. To warunek konieczny, aby wejść do Królestwa Bożego. Jesteśmy panami naszego życia. Jesteśmy całkowicie zależni od innych, od Boga. Bo dzieci spoglądają również z wielką troską i nadzieją ku innym. Społeczeństwo, które nie ma dzieci, jest społeczeństwem szarym, jest społeczeństwem smutnym, jest społeczeństwem bez przyszłości. Mam przyjemność powitać pielgrzymów francuskojęzycznych, zwłaszcza wielu młodych i grupy katolickie z Marsylii. Wielki Post jest czasem sprzyjającym, aby stać się jak dzieci, bo Królestwo Boże jest dla tych, którzy są tacy jak oni. Niech Bóg wam pomaga i błogosławi was. I streszczenie po francusku tychże pozdrowień. Le temps du carême est un temps favorable pour devenir comme des enfants, parce que le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Que Dieu vous y aide et vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing... Kolejna grupa językowa, do której jest skierowane streszczenie katechezy papieskiej, to są pielgrzymi języka angielskiego. Drodzy bracia i siostry, w naszej katechezie na temat rodziny zwróćmy się teraz ku dzieciom, które są wielkim darem, darem dla Kościoła i dla całej ludzkości, ludzkiej rodziny.
Myślę o wielu szczęśliwych dzieciach, które widziałem podczas mojej ostatniej pielgrzymki do Azji, ale również o licznych dzieciach na całym naszym świecie, które żyją w ubóstwie i niedostatku. Społeczeństwo może być oceniane przez sposób, jaki traktuje swoje dzieci. W naszych rodzinach dzieci przypominają nam, że od najmłodszych lat jesteśmy uzależnieni od innych. Widzimy to u samego Jezusa, który urodził się w Betlejem jako dziecko. Dzieci przypominają nam również, że zawsze jesteśmy synami i córkami i nie mamy pełnej kontroli nad naszym życiem. Jesteśmy zależni, nigdy nie przestajemy być zupełnie zależni od innych. Dzieci są dla nas wyzwaniem, aby patrzeć na rzeczywistość prostym, czystym i ufnym sercem, przyjmować i darować ciepło i czułość, śmiać się i płakać swobodnie w odpowiedzi na otaczający nas świat. Jezus wzywa nas, aby stać się jak dzieci, ponieważ Królestwo Boże należy do takich jak one. Przyjmujmy i ceńmy nasze dzieci, które przynoszą tak wiele radości, życia i nadziei światu. Jakże smutny i ponury byłby ten świat, nasz świat, bez dzieci, bez nich. Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego i gości uczestniczących w dzisiejszej audiencji, w tym z Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Szwecji, Filipin, Kanady i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dla was wszystkich, waszych rodzin, proszę o wiele radości i pokoju w Jezusie. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from Great Britain, Denmark, Norway, Sweden, the Philippines, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke an abundance of joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Kolejna grupa językowa, która usłyszy streszczenie katedry, to są pielgrzymi języka niemieckiego. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus mit einigen italienischen Worten sich an die deutschsprachigen Pilger wenden. Brüder und Schwestern, die erste Reihe der Mittwochskatechesen über die Glieder der Familie wollen wir mit einem Blick auf die Kinder abschließen. Kinder stellen ein großes Geschenk für die Menschheit dar. Wie eine Gesellschaft mit Kindern umgeht, lässt Rückschlüsse auf ihre eigene Überlebensfähigkeit zu. Die Heilige Schrift macht uns deutlich, welche Bedeutung die Kinder für die Offenbarung der Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen hat. Die Weihnachtsgeschichte zeigt, wie das Jesuskind die Liebe der Menschen und ihre liebevolle Fürsorge weckt. Aus der Verkündigung Jesu geht hervor, dass Gott keine Schwierigkeiten hat, sich Kindern verständlich zu machen. Die Kinder halten uns gegenwärtig, dass wir immer Söhne und Töchter bleiben. Unser Leben ist zuallererst ein Geschenk. Wir sind nicht die Herren unserer Existenz, sondern bleiben tiefgründig auf andere bezogen.
Kinder haben zudem einige besondere Eigenschaften, von denen wir alle lernen können. Da ist zunächst die vertrauensvolle und reine Art, wie sie die Welt betrachten. Das Kind hat ein Grundvertrauen in die Mutter und in den Vater. Und davon rührt auch eine natürliche Offenheit des Kindes für Gott und den religiösen Bereich her. Ein Kind hat die Fähigkeit, Zärtlichkeit zu empfangen und zu schenken. Es kann unverkrampft lächeln und auch weinen. All diese Eigenschaften lassen uns die Einladung Jesu tiefer verstehen, wie die Kinder zu werden. Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Kieruję moje serdeczne pozdrowienia do pielgrzymów języka niemieckiego, do różnych grup szkolnych, a w sposób szczególny do grupy szkolnej Christian Hülsmeier Schule z Barnstorf, a także witam drogich pielgrzymów z Bopra. Życzę wam wszystkim dobrego, wspaniałego pobytu w Rzymie, w mieście świętych, gdzie tylu żyło świętych. Święci są modelem do naśladowania w wierze. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Niech was Bóg błogosławi. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache und vor allem an die verschiedenen Schulgruppen, besonders an die Christian-Hülsmeier-Schule aus Barnstorf. Und ich grüße auch besonders die Pilgergruppe aus Boppard. Ich wünsche euch allen einen guten Aufenthalt in Rom, der Stadt, wo viele Heilige gelebt haben. Die Heiligen sind Glaubensvorbilder, die nachzuahmen sind. Ich wünsche euch alles Gute. Gott segne euch. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Kolejna grupa, do której jest skierowane streszczenie katechezy papieskiej na temat dzieci, to są pielgrzymi języka hiszpańskiego, przybyli z krajów hiszpańskojęzycznych. To streszczenie katechezy papieskiej przedstawi sam Ojciec Święty w języku hiszpańskim. Que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, de entre las figuras familiares, hoy deseo centrarme en los niños, como gran don para la humanidad. Ellos nos recuerdan que todos hemos sido totalmente dependientes de los cuidados de otros. También Jesús, como nos muestra el misterio de la Navidad. En el Evangelio se elogia a los pequeños, a los que necesitan ayuda, especialmente a los niños. Ellos son una riqueza para la Iglesia y para nosotros. Nos hacen ver que todos somos siempre hijos, necesitados de ayuda, necesitados de amor y perdón, que son las condiciones para entrar en el reino de Dios. Los niños desmontan la idea de creernos autónomos y autosuficientes, como si nosotros nos hubiéramos dado la vida y fuéramos los dueños, en vez de haberla recibido. Los niños nos enseñan también el modo de ver la realidad de manera confiada y pura. Cómo se fían espontáneamente de papá y mamá,
cómo se ponen sin recelos en manos de Dios y de la Virgen. Sienten con sencillez las cosas, sin ver en ellas únicamente algo que puede servirnos, que podemos aprovechar. Ellos sonríen y lloran, algo que a menudo se bloquea en los mayores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Do serdecznie pielgrzymów języka hiszpańskiego, przybyłych w sposób szczególny z Hiszpanii, Meksyku, Peru, Urugwaju, z Argentyny. Wszystkich tych, którzy przybyli tutaj, drodzy bracia i siostry, dzieci przynoszą ze sobą życie i radość oraz nadzieję. Z pewnością przynoszą również troski, a czasem problemy. Ale lepsze jest społeczeństwo z tymi troskami i problemami niż społeczeństwo smutne i szare, gdyż pozostało bez dzieci. Niech wszystkim błogosławi Jezus. Niech opiekuje się Maryja, nasza święta matka. Dziękuję bardzo. Kolejna grupa językowa, do której jest skierowane streszczenie, to są pielgrzymi języka portugalskiego. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. No termo deste primeiro ciclo de catequeses, dedicado às diversas figuras da vida familiar, quero falar-vos das crianças, mais concretamente do grande dom que representam para a humanidade. É que elas sabem olhar a realidade com um olhar puro e confiante. Possuem uma extraordinária capacidade de receber e dar ternura. São capazes de sorrir e chorar. Lembram-nos a todos que nos primeiros anos de vida estivemos totalmente dependentes dos cuidados e solicitude dos outros. Mas ainda, recordam-nos que nunca deixamos de ser filhos. Mesmo quando uma pessoa chega à idade adulta e se torna pai e mãe, no fundo de tudo, subjaz a sua identidade de filho, de filha. Isto significa que a vida não tem origem em nós mesmos, mas recebemo-la. Às vezes, corremos o risco de nos esquecermos disto, como se fôssemos nós os senhores da nossa existência. E não, somos radicalmente dependentes. Em toda e qualquer idade, situação e condição de vida, somos e permanecemos filhos. Esta é a primeira mensagem que nos dão as crianças com a sua presença. Recordam-nos sem cessar a condição necessária para entrar no reino de Deus. Ou seja, não nos considerarmos autossuficientes, mas carecidos de ajuda, de amor, de perdão. Na realidade, Jesus convida-nos a tornarmo-nos como as crianças para entrar no reino de Deus. Elas enchem-nos de vida, alegria e esperança. É verdade que acarretam também preocupações e às vezes problemas. Mas é melhor uma sociedade com estas preocupações e problemas do que uma sociedade triste e cinzenta, porque sem crianças. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi peregrini di lingua portoghese, benvenuti. Bardzo was pozdrawiam, pielgrzymi języka portugalskiego. Witam was serdecznie.
Pozdrawiam bardzo serdecznie grupy, które przybyły z różnych parafii, a przede wszystkim świętej Rity z São Vicente. Życzę wam, moi drodzy, abyście ciągle wzrastali w przyjaźni z Panem Bogiem, abyście zawsze, że tak powiem, byli w rękach i w Bożej miłości jako Jego dzieci. I zawsze, abyście byli w jedności i również, abyście się pojednywali z Panem Bogiem i z braćmi. Niech na was wszystkich zejdzie Boże błogosławieństwo. Niech to błogosławieństwo Boże w obfitości spłynie na was wszystkich i na wasze rodziny. Sempre vos regenera como filhos e vos reconcilia com ele e com os irmãos. Desça sobre vós e vossas famílias a abundância das suas bênçãos. I kolejne pozdrowienie to jest w języku arabskim, skierowane do pielgrzymów, którzy na placu świętego Piotra się znajdują z krajów, między innymi Bliskiego Wschodu i krajów, które posługują się językiem arabskim. W nihayet hadhihi al-muqabalat al-amma sanurattilu ma'an salat al-abana bil-lughati al-latiniyya. Ba'daha sayamnahu qadasatu al-baba al-barakata ar-rasuliyata lakum wa li jami'i ahba'ikum. وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء نختتم هذه المجموعة الأولى من التعاليم حول العائلة بالحديث عن الأطفال وذلك على مرحلتين سأتوقف اليوم عند العطية الكبرى التي يشكلها الأطفال للبشرية وفي الأسبوع المقبل سأتوقف عند بعض الجراح التي وللأسف تؤذي الطفولة أولا يذكرنا الأطفال جميعا أننا كنا في سنوات حياتنا الأولى متكلين بالكامل على عناية واهتمام الآخرين كما ويذكروننا أيضا بأننا في كل مرحلة من الحياة وفي كل ظرف وحالة اجتماعية نحن أبناء ونبقى أبناء ولكن هناك العديد من العطايا والغنى التي بإمكان الأطفال حملها للمجتمع والكنيسة يحمل الأطفال أسلوبهم في رؤية الواقع من خلال نظرة واثقة ونقية كما ويحمل الأطفال معهم أيضا القدرة على قبول الحنان ومنحه لدى الأطفال أيضا القدرة على الابتسام والبكاء أمران غالباً ما يكبلاننا نحن الكبار لأننا لم نعد قادرين على الابتسام والبكاء وبالتالي ينبغي علينا أن نتعلمهما مجدداً لأجل هذه الأسباب كلها يدعونا يسوع لنعود كالأطفال لأنه لمثل هؤلاء ملكوت الله أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إن الأطفال يحملون الحياة والفرح والرجاء يحملون بالتأكيد أيضاً الهم والمشاكل أحياناً لكن مجتمع مع هذه الهموم والمشاكل يبقى أفضل من مجتمع حزين وقاتم لأنه بقي بدون أطفال Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba. Kieruję moje bardzo serdeczne pozdrowienia do pielgrzymów, którzy przybyli z krajów języka arabskiego, w sposób szczególny do tych, którzy przybyli z Bliskiego Wschodu. Drodzy bracia i siostry, dzieci przypominają nam zawsze, że są wielkim skarbem dla ludzkości i dla Kościoła. Dzieci także przypominają nam, że noszą w sobie zdolność otrzymywania i dawania czułości. Czułość jest jak poezja. I to wielkie zaufanie do Pana Boga. Niech was Pan Bóg błogosławi.
niech błogosławi nam wszystkim tą postawą, którą nas uczą dzieci. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, młodzież i dzieci. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie pierwszego cyklu kateches o rodzinie chciałbym powiedzieć coś o dzieciach. Uczynię to w dwóch etapach. Dzisiaj skupię się na wielkim darze dla ludzkości, jakim są dzieci, a w przyszłym tygodniu na niektórych ranach, jakie niestety wyrządzają dzieciństwu krzywdę. Dzieci przypominają nam, że wszyscy w pierwszych latach życia byliśmy całkowicie zależni od troski i życzliwości innych. A Syn Boży nie oszczędził sobie tego przejścia. Dzieci są skarbem dla ludzkości i dla Kościoła, bo przypominają nam nieustannie o koniecznym warunku, by wejść do Królestwa Bożego, to znaczy, by nie uważać siebie za samowystarczalnych, ale za potrzebujących pomocy, miłości i przebaczenia. Istnieje wiele darów, wiele bogactw, jakie dzieci wnoszą do społeczeństwa i Kościoła. Jednym z nich jest sposób postrzegania rzeczywistości ze spojrzeniem ufnym i czystym. Innym zdolność otrzymywania i dawania czułości. Kolejnym darem jest zdolność, by śmiać się i płakać. Dwie rzeczy, które często w nas dorosłych blokują różne okoliczności. Z tych wszystkich powodów Jezus zachęca, by stać się jak dzieci, ponieważ do takich należy Królestwo Boże. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, cari fratelli e sorelle, riflettendo sul ruolo dei bambini nella società, ci rendiamo conto che i bambini portano vita, allegria e speranza. Certamente portano anche preoccupazioni e a volte problemi. Ma è meglio una società con queste preoccupazioni e questi problemi che una società triste e grigia perché è rimasta senza bambini. Preghiamo perché ogni bambino sia ascolto con amore e con gratitudine verso Dio, datore della vita, sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, zastanawiając się nad rolą dzieci w społeczeństwie, uświadamiamy sobie, że dzieci przynoszą ze sobą życie, radość i nadzieję. Z pewnością przynoszą również troski, a czasami problemy. Ale lepsze jest społeczeństwo z tymi troskami i problemami, niż społeczeństwo smutne i szare bez dzieci. Módlmy się, aby każde dziecko było przyjmowane z miłością i z wdzięcznością wobec Boga, dawcy życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre. W tym momencie są witani, przedstawiani Ojcu Świętemu, pielgrzymi języka włoskiego, którzy przybyli z samej Italii, jak i spoza jej granic, a także niektóre zgromadzenia zakonne, które mają swoje siedziby w Rzymie albo na terenie Włoch. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto,
Il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Kieruję moje bardzo serdeczne pozdrowienie do wiernych języka włoskiego. Jest moją wielką radością, dla mnie wielką radością możliwość powitania sióstr pasjonistek świętego Pawła od Krzyża w rocznicę, w jubileusz 200. rocznicy założenia tego zgromadzenia, a także delegację marszu zorganizowanego przez Benedyktynów Pro Pace ed Europa Una z biskupem Spoleto Monsignorem Renato Boccardo i wiernych z diecezji Vercelli, którym towarzyszy arcybiskup Marco Arnolfo. Zapraszam was wszystkich, abyście byli propagatorami miłosierdzia Bożego, tego miłosierdzia, które jest gwarantem sprawiedliwości i pokoju. Pozdrawiam członków Policji Państwowej z prowincji Ascoli, Picenzo, Fermo i Macerata, lekarzy, którzy pomagają ze stowarzyszeń pomagających kontynentowi afrykańskiemu, a także studentów, szczególnie z tych z Instytutu Comprensivo Ciampoli Spaventa di Attesa. A, jesteście bardzo tak głośni. Wszystkim wam życzę, aby pobyt w wiecznym mieście stał się okazją do odkrycia wiary i również do wzrostu miłości. Moje specjalne pozdrowienia kieruję do młodych, do chorych i do nowożeńców. Jutro będziemy celebrowali święto świętego Józefa, patrona Kościoła Powszechnego. Drodzy młodzi, patrzcie na świętego Józefa jako przykład życia pokornego i życia w dyskrecji. Drodzy chorzy, zawsze noście krzyż z wielką cichością i z modlitwą. A wy, młodzi nowożeńcy, budujcie rodziny wasze na tym samym fundamencie, na tej samej miłości, którą budowali swoją rodzinę święty Józef i Najświętsza Dziewica. A teraz wspólnie módlmy się modlitwą Ojcze Nasz. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka zakończyła się dzisiejsza audiencja. Audiencja, która jest kontynuowana dalej w tym sensie, że podchodzą do Ojca Świętego jeszcze niektóre delegacje, niektórzy księżacy, biskupi, kardynałowie, jak i inne delegacje. Dzisiaj również w czasie tejże audiencji odbyła się inna uroczystość ważna dla pielgrzymów, którzy przybyli z obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, Matki Zawierzenia z Praszki. Mianowicie Ojciec Święty pobłogosławił korony, którymi ten obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, Matki Bożej Zawierzenia w sanktuarium w Praszce będzie upiększony, na który ten obraz zostaną założone te korony. Także dzisiaj dla pielgrzymów z Praszki, z archidiecezji częstochowskiej było to też ważne wydarzenie, ważne dla wszystkich czcicieli Matki Bożej, albowiem w czasie tej audiencji Ojciec Święty pobłogosławił, poświęcił te korony. Sama audiencja była poświęcona rozważaniom o ważnej roli dzieci w społeczności świeckiej, jak i w Kościele. Jak wiele dzieci wnoszą w te nasze społeczności radości, ufności, miłości, jak wiele wnoszą świeżości. O tym wszystkim Ojciec Święty mówił. Drugą część katechezy Ojciec Święty będzie kontynuował w najbliższą środę. Będzie mówił o wszystkich niebezpieczeństwach związanych z życiem dzieci i tego wszystkiego, co dzieci doświadczają także w swoim życiu, a więc i o ciemnych stronach życia dzieci. Dzisiaj mówił o tych radosnych, o tych pięknych, o tych wspaniałych. Zechciejmy się przejąć słowami Ojca Świętego, zechciejmy je przyjąć do naszych serc, do naszych umysłów, jako właściwy drogowskaz w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Żegnam się z Państwem, żegna się z Państwem ojciec Marian. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.